Tradycyjnie ostatni dzień przed przerwą świąteczną w szkołach upłynął pod znakiem apeli okolicznościowych nawiązujących do świąt wielkanocnych. W przedświątecznym spotkaniu w Zespole Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach oprócz społeczności szkolnej wzięli także udział starosta kozienicki Krzysztof Wolski, burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski oraz zastępca burmistrza Dorota Stępień. Zdrowych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy, przepełnionych miłością, nadzieją, wiarą, pełne optymizmu, jak również życzę, żebyście jak najwięcej mieli tych spotkań w gronie najbliższych przyjaciół, jak również radosnych spotkań w gronie rodzinnym. Niech zmartwychwstanie Pańskie napełni Państwa i wszystkich siłą do pokonywania trudności, których niestety w tej chwili ten czas gdzieś snuje nam sporo, i optymizmu również na każdy dzień życia codziennego. Smacznego jajeczka i wesołego dyngusa. Wszystkiego najlepszego. Moi drodzy, Wielkanoc, okres Zmartwychwstania Pańskiego to czas nadziei, ale także czas odrodzenia duchowego. I życzę Wam właśnie, żeby te święta przyniosły Wam wiarę, że to, co robicie na co dzień, ma sens i jest słuszne. Żeby dały Wam wiele siły do podejmowania nowych wyzwań. Żeby te święta przyniosły Wam także miłość i czas, który będziecie mogli podarować swoim najbliższym, tym, których kochacie. Moi drodzy uczniowie i nauczyciele, chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia, bo ono w życiu jest najważniejsze. Chciałabym przekazać w imieniu samorządu uczniowskiego wszystkich uczniów naszej szkoły, wszystkim zgromadzonym życzenia pogody ducha, nieustannej nadziei i ufności, mimo trudności, które niesie nasze codzienne życie. Apel stał się okazją do wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom w roku szkolnym 2021-2022. Stypendia otrzymali Sara Smargol, Maciej Suwała, Jakub Sikora oraz Wiktoria Gajk. Tego dnia rozdano również nagrody w związku z przeprowadzoną w szkole olimpiadą z języka angielskiego. W dalszej części apelu uczniowie klasy pierwszej TG w oryginalny sposób przedstawili mękę Chrystusa. Hosanna, Hosanna na niebie.
przyjacielu, po coś przyszedł. Nie płacz, to tylko przecież tak trzeba. Nie krzycz, to tylko miłość, jak rana. Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowana została pod kierunkiem nauczycieli Marzeny Mołotkiewicz i Marcina Mizaka.